100 dla ministra Grabarczyka, 100 dla płatnej obwodnicy Wrocławia. Proszę Państwa, wczoraj uzyskaliśmy informację na pytanie pana posła Dawida Jackiewicza, że obwodnica będzie płatna. Okazuje się, że po nacisku opinii publicznej z Dolnego Śląska, ale nie tylko, bo i państwa, mediów lokalnych, i samorządowców, i posłów, okazało się, że udało się wywrzeć nacisk na rząd Platformy Obywatelskiej, na pana ministra Grabarczyka, żeby spróbować wycofać się z tej naprawdę niezwykle złej decyzji dla mieszkańców i dla komunikacji we Wrocławiu. Ale pamiętajmy o tym, że już pan minister Schetyna już raz obiecał, że ta obwodnica będzie bezpłatna. Dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców województwa, żeby nie zaprzestać działań, które będą naciskały na rząd, dopóty nie będzie uchwalonej nowej ustawy w sprawie autostradowej obwodnicy Wrocławia. Ten młotek jest oczywiście dla pana ministra Grabarczyka. Pan minister Grabarczyk powinien go używać w każdym momencie, kiedy nasuwają mu się złe i szkodliwe decyzje, które mogą skutkować właśnie na przykład wprowadzeniem płatnej obwodnicy Wrocławia. Apelujemy do pana ministra Grabarczyka, żeby ten młotek trzymał sobie na biurku i w miarę możliwości tak leciutko, ale mimo wszystko stuknął się w czoło, jeżeli taka potrzeba zajdzie. No, ten młotek panu ministrowi na pewno nie zrobi krzywdy. To jest taki prezencik od mieszkańców Dolnego Śląska i Wrocławia. Za chwilę go przeniesiemy do pana wojewody. Ja myślę, że powinniśmy zafundować członkom rządu pana Donalda Tuska płatną, myślę, wycieczkę po autostradach europejskich. W żadnym cywilizowanym kraju nie ma obwodnic wielkich aglomeracji miejskich, które byłyby płatne.